Mecenasem magazynu Dasz Bur jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor marka Blazer, producent modelu R8. Żyjąc po Polsce, spotykamy w różnych ciekawych miejscach ciekawe zdarzenia. Tym razem mijamy pielgrzymkę, która idzie do Częstochowy. Mijamy pielgrzymkę, mijamy bramki na autostradzie, zaliczamy darmową myjnię po drodze i spóźniamy się na polowanie. Dlatego dzisiejszy odcinek zaczniemy kręcić od rana, a właściwie to jeszcze w nocy. Wszystko po to, aby Przemek mógł poznać zasady wabienia kozłów w czasie rui. Pomagać mu w tym będzie niezastąpiony w przywoływaniu dzikiej zwierzyny Sławek Pawlikowski. Zapraszamy na kolejny odcinek magazynu łowieckiego Dasz Bur, tym razem prosto z Wyżyny Miechowskiej. Jest jeszcze ciemno, a my już jesteśmy w łowisku. Tym razem wybraliśmy się prawie na drugi koniec Polski, bo jesteśmy w okolicach Racławic, blisko historycznego miejsca, gdzie Kościuszko pogonił taką grupę moskali, nie? I przez nich teraz musimy jabłka jeść, bo oni nie chcą naszych jabłek. Jest ze mną Sławek Pawlikowski i postanowiliśmy zapolować w czasie rui na kozły. Gości nas koło łowieckie Gryf z Miechowa. No i na tym terenie będziemy wabić je, przywabiać. Spróbujemy zapolować tak jak należy. Jest jeszcze na tyle ciemno, że wszystkiego dobrze nie widać. No ale za chwileczkę powinna się już zacząć akcja. Naszego operatora posadzimy na ambonie, gdzie będzie miał dobry widok, a my ze Sławkiem zostaniemy tutaj. No i Sławku, użyjesz swoich umiejętności. Spróbujemy. Zobaczymy, może nam się uda. No, mamy kilka dni, więc spróbujemy w tym czasie przywabić tego koziołka. No i jak święty Hubert pozwoli, może i go pozyskać nawet. Najpierw jednak musi się zrobić trochę jaśniej, przynajmniej dla pana operatora. Ledwo kolegów myśliwych widać w tych ciemnościach. Teraz to nawet jak coś wyjdzie, ciężko będzie cokolwiek dostrzec. Może tak trochę podbić jasność w kamerze? No, od razu lepiej. Oto bowiem tuż przed świtem mamy pierwszego zainteresowanego naszym wabieniem, a właściwie pierwszą zainteresowaną. Ale na tym mniej więcej polega wabienie w porze rui. Wabimy tak naprawdę kozę, za którą dopiero wyleci bądź nie wyleci koziołek. Na razie czekamy i obserwujemy uważnie teren. Kto kogo pierwszy dostrzeże, znacząco zwiększa szansę na końcowe zwycięstwo. Tym razem wygląda na to, że to my pierwsi zobaczyliśmy kozę, ale dzisiaj interesuje nas tylko koziołek. A ten coś nie chce się pofatygować na zaloty. No dalej, taka panna nie powinna samotnie spacerować o tej porze. Niestety, mimo usilnych starań i przywabienia sarenki nie udało się wyciągnąć koziołka, przynajmniej przed obiektyw kamery. Udało się za to dźwignąć słoneczku, które unosi się powoli nad horyzont i maluje krajobraz jaskrawą czerwienią. Pierwsze wabienie mamy już za sobą. No niestety, same młode koziołki. Same młode. Najmłodszy myślę, że pierwsze poroże, ten najstarszy góra czwarte. Kóz nie widać. Znaczy jak przyszliśmy, to była jedna koza, ale zwiała do lasu, tak? Co dziwne, nie ma jakby pana tutaj na włościach, tak? Tego... Nie widać tego głównego. O, z tyłu słyszałeś? Tam brechnął kozu? Tu gdzieś. W ogóle tam było widać kozu z tamtej strony. Z tamtej, na tamtej górce. Jakieś tam widać, że tam jest ruch lepszy, widać, że kozły starsze, po sylwetce przynajmniej było widać. Natomiast tutaj no, niepokoi brak kóz, no, bo one tak naprawdę ruje tworzą, więc no, skoro kóz nie ma, jest ten ruch kozłów dość słaby. To znaczy kozłów jest dużo, bo jak na taki rewir 3 kozły, więc nie można powiedzieć, że ich nie ma, natomiast no, młode i brak kóz.
No i te młodziaki niestety nie reagują na wap, tak? No one są jeszcze za młode albo no niezbyt zainteresowane jeszcze tym, żeby jakąś kózkę pokryć. Może by chciały, ale jeszcze nie wiedzą, o co chodzi. Tam powiedzmy jakaś reakcja początkowa była, bo tam ten najmłodszy z nich gdzieś tam popatrzył, głowę podniósł. Natomiast, no wiadomo, no, nie są dopuszczane do rui, więc nie reagują. Czyli to, co teraz robimy? Musimy zmienić miejsce. Musimy zmienić miejsce, dlatego że tutaj no, praktycznie rzecz biorąc podczas wabienia słyszalne jest to, no, na pewno 400-500 metrów jest bardzo dobrze słyszalne przez kozła, takiego, który powiedzmy uczestniczy w rui. I przypuszczam, że jakby taki kozioł był tu w promieniu powiedzmy tych 500 metrów, to on by tutaj gdzieś do nas przyszedł. Jak widzimy, no tamten nadal żeruje sobie na dole. Jakieś jest od nas 300 metrów. Koziołek w drugim porożu, przypuszczam. No ale niestety nie widać. Co jeszcze ciekawego było, na dole jest pasek kukurydzy. Jak obserwowaliśmy te kozły, to w pewnym momencie usłyszeliśmy trzaski. Już myśleliśmy, że tam może jakieś dziki są w tej kukurydzy czy coś, ale później zdaliśmy sobie sprawę, że tamten kozioł wszedł w tą kukurydzę. Ten najstarszy, który był pierwszy tam powiedzmy w tamtym rejonie. Być może czemchał gdzieś tam sobie po tej kukurydzy, być może gdzieś tam, nie wiem, mógł drugiego, starszego spotkać i mogą walczyć, bo to też jest druga kwestia, że on nie zawsze musi wyjść na otwarte. Mogły gdzieś tam, czy nawet mógł ewentualnie kozę gonić w tej kukurydzy, to też jest jakaś tam, powiedzmy, teoria. Albo no, mógł sobie tym swoim porożem spróbować, albo swoim ciałem nagiąć kukurydzę, żeby ją skonsumować. Dokładnie. Dokładnie. W każdym razie trzaski były dość dobrze słyszalne, więc coś tam się działo. No, możemy tylko teraz teoretyzować, czy to były dziki, czy to był ten kozioł. Ja jednak proponuję, zmieniamy miejsce i będziemy próbować w tamtym rejonie, gdzie widzieliśmy te starsze kozły stąd. No, one są dość daleko, więc jeszcze troszeczkę musimy podejść, żeby próbować je wabić. No ale jak to na rui? No na rui zaczyna się wszystko po wschodzie słońca tak naprawdę. No i trzeba trochę połazić tak, też. Tak, do tej 9 rano to jest taki okres, gdzie właśnie te kozły starsze tak naprawdę to one później wychodzą. Nierzadko bywa tak, że one powiedzmy rozpędzają się gdzieś koło południa dopiero. No oczywiście my tu do południa nie będziemy siedzieć, ponieważ zapowiada się bardzo gorący dzień, więc byłoby to uciążliwe na takim otwartym terenie. Ale tam powiedzmy do tej 9 spróbujemy jeszcze zmienić raz, drugie miejsce. Myślę, że coś, jakiś skutek przyniesie. Dobra, nie ma co gadać, idziemy w inne miejsce. I tak w tym miejscu jesteśmy już spaleni. Nic tu po nas. Szkoda, że słońce wschodzi tak szybko, bo nasze pola i lasy wyglądają wyjątkowo uroczo skąpane w porannym słońcu. Do pełni szczęścia potrzebny jest tylko jakiś skuteczny wap. No, ale nie będzie łatwo, bo to takie polowanie połączone z kursem wabienia dla pana redaktora. Oby tylko na pierwszej lekcji nie przyszło mu do głowy sięgnąć po wabik, bo jeszcze nam całą zwierzynę z lasów wypłoszy. A że wabienie to wcale nie taka prosta rzecz, zauważyliśmy przy okazji naszych spotkań z kolegami z klubu wabienia jeleni. Te wszystkie instrumenty, na których można przywoływać byki, muszle, rogi, plastikowe tuby i inne dziwne wynalazki, z których można wydobywać dźwięki do złudzenia przypominające odgłos byka podczas rykowiska. Ale same dobre płuca nie wystarczą, żeby stać się mistrzem wabienia. Potrzebna jest praktyka, której nabieramy podczas nieskończenie wielu godzin spędzanych na słuchaniu i naśladowaniu odgłosów zwierzyny. Dlatego Przemek postanowił spróbować tej sztuki pod okiem fachowca, z którym wybraliśmy się na weekendowe polowanie tak, aby mieć dużo czasu na ćwiczenia w łowisku i zadawanie trudnych pytań. Ponieważ, jak się już na wstępie dowiedzieliśmy, sztuka wabienia zwierzyny to temat złożony. Aby być dobrym wabiarzem, trzeba całkiem sporo wiedzieć na temat zwierzyny, którą próbujemy przywołać. Na temat kamuflażu, rozchodzenia się dźwięków w przestrzeni i kilku innych, nie mniej skomplikowanych rzeczy, które składają się na sztukę wabienia zwierząt. No i jeszcze jedna bardzo ważna cecha – cierpliwość.
Na polowaniu z wabikiem trzeba wykazać się nie lada cierpliwością, bo nigdy nie wiadomo, jak długo zwierz każe na siebie czekać. Krótko mówiąc, niektóre gatunki dzikich zwierząt są dużo bardziej cierpliwe od ludzi i są w stanie bez problemu przeczekać tych bardziej zagotowanych wabiarzy. Czasem nasza cierpliwość zostanie wynagrodzona jakimś niezwykłym zjawiskiem. Przybiegły pieski, dwa bezpańskie, które tak naprawdę pewnie polują sobie tutaj na dobre. O, ważna reakcja psów. Ten mniejszy już ucieka, duży jeszcze jest dość odważny. Czuje się tutaj pewnie, w tym terenie. O, proszę zobaczyć. Czyli efekt wabienia był, natomiast przyszło nie to, co trzeba. Sławek, to jest masakra. Masakra. Że te psy tak sobie latają. I ja śmiem wątpić, że te psy... Ale popatrz tam, Dawid. Tam masz drugiego drapieżnika, widzisz? Lis uciekł. No, przypuszczam, że te pieski to po prostu tutaj się czują jak u siebie w domu. Widać było, że takie nawet nie przestraszyły się za bardzo nas. No i to jest efekt tego. Nie widzieliśmy ani jednej kozy z koźlęciem w tym terenie. A te koźlaki już powinny być większe. No, oczywiście. A tutaj widzieliśmy do tej pory dwie kozy i cztery kozły. I jednego lisa. Więc... I dwa psy. Ale co ciekawe właśnie, to ja teraz akurat robiłem wabienie metodą na koźle. Czyli powiedzmy taki przestrach koźlęcia, wołanie matki. I one szybciutko te psy szły. Tak, dokładnie. Te psy szybciutko szły i mało tego, wyszedł nam z drugiej strony lis. Czyli ewidentnie widać, że drapieżniki tutaj się posilają naszymi sarenkami. No szkoda trochę tak naprawdę, bo teren jest piękny. Wydawałoby się, że powinno być tu dużo zwierzyn. Że powinno być dużo zwierzyn. Tym bardziej, że jak to się mówi, na stole jest co jeść. Jest co jeść. No i proszę, pan redaktor długo bez wspominania o jedzeniu nie wytrzymał. Jednak na nasz posiłek przerwy dzisiaj nie przewidujemy, więc do obiadu brzuch Przemka będzie nieco hałasował. Nie mniej jednak niż stercząca na ściernisku słoma, która w konfrontacji z naszymi stopami powoduje niesamowity szelest. To na pewno nie ułatwia nam dzisiejszego zadania. Co pewien czas musimy lustrować teren przed nami. Miejsce, w którym polujemy, to głównie małe pola, rozsiane między niewielkimi kompleksami leśnymi czy kępami drzew. Przed nami kolejny młody koziołek, ale jest za mały i za daleko. Znacznie bliżej za to przeszły dziki, które zostawiły swoje ślady odbite w glinianym podłożu tutejszej gleby. Widzisz, Sławku, tędy szedł mniejszy dzik, a tędy większy. Ten mniejszy jest dla ciebie, a ten większy to chyba dla mnie. Nic nie słyszę, bo słońce mnie razi. Sławek uznaje ślady dzika za autentyczne, ale przecież my polujemy dzisiaj głównie na kozły. Próbujemy zatem posłać w eter kilka dźwięków naśladujących odgłos małej sarenki. Efekt jest wręcz piorunujący. Tyle, że zamiast koziołka, jak spod ziemi wyrosło nagle stado rozwścieczonych much końskich i zaatakowało swoje potencjalne ofiary, powodując u nich dość intensywne machanie rękami. Krajobraz podobny, ale miejsce nowe. Zmieniliśmy je po to, żeby spotkać koziołka. No, zrobiło się już ciepło, mimo że wczesny poranek. Ja już zrzuciłem kamizelkę i mam tylko koszulę już z podmiętymi rękawami. Sławek natomiast dalej... Ze względu na jasną cerę kamufluje się nadal. Po drodze, jak jechaliśmy, widzieliśmy koziołka i dwie kozy. No, może one gdzieś tam przeszły przez ten lasek, który mamy z tyłu, może je spotkamy na tym polu. Cóż, nie będziemy dłużej gadać, idziemy. Oho,
Panowie chyba coś namierzyli. Lornetki w dłoń i następuje szybkie przeczesanie terenu. My posłużymy się zbliżeniem w kamerze. To koza. Pasła się w oddali z koźlakiem, ale chyba pierwsza nas zobaczyła i właśnie postanowiła zmienić stołówkę na mniej ruchliwą. W tym momencie koledzy muszą się wykazać wspomnianą wcześniej cierpliwością. I wykazują się. Cierpliwie na rozwój wydarzeń czeka też wyraźnie zainteresowany naszym wabikiem kozioł. Sławek postanowił sprawdzić możliwość oddania strzału, ale to już dla koziołka było za wiele i rozpłynął się nagle niczym poranna mgła. Teraz to nawet usilne wyglądanie przez lornetki niewiele pomoże. No i przyszedł kozioł na wap, tylko niestety między nami a koziołkiem stał operator. No i zobaczył naszego operatora albo i nas, no i ten koziołek poszedł sobie. Ten już był do strzelenia. Sławku, mierzyłeś? Mierzyłem, ale 180 metrów. No 180 metrów, trochę daleko, jeszcze na skraju kukurydzy tak nie bardzo była odsłonięta komora, więc... W zasadzie tylko kark był odsłonięty, bo komora... No... Kręgosłup lekko gdzieś tam, ale to już za wysokie jest na oddanie strzału miejsce. Natomiast pocieszające jest to, że on przyszedł na wap. My oglądaliśmy sobie tutaj kozę z koźlakiem, a on z boku nas zaskoczył i zaczął przychodzić jak Sławek wabił, żeby zobaczyć, czy koza będzie coś reagować. Czyli działa. Kozioł piękny, wyglądał na takiego no, widłaka. Mocno ustecznionego. No już takie zawinięte do tyłu parowki. Myślę, że jakieś 6 lat. No. Na pewno, jak nie więcej. A więc po okolicy kręci się ładny selekt. Coraz bardziej nam się to miejsce podoba. Postanawiamy się zapuścić nieco dalej, a zaistniała sytuacja niewątpliwie pozytywnie wpłynęła na poprawę humoru uczestników wyprawy. Kolega operator filmuje ma nas z dołu, bo go przycisnęło. Nie powiem co. Śmieszne, panie redaktorze. Zobaczymy, kto się będzie śmiał, jak pana przyciśnie. Na razie może przydusić w płucach, bo do sforsowania jest spora górka. A z góry roztacza się coraz piękniejszy widok. No no, szybciej panowie, szybciej! To dopiero połowa drogi, a kolega redaktor już ledwo zipie? No nie może być. W końcu docieramy na szczyt i od razu naszym oczom ukazuje się jeszcze piękniejszy widok. Na razie to tylko jedna koza, ale miejsce dla żerowania saren wyśmienite, przez co z dużym prawdopodobieństwem możemy się spodziewać kolejnych uczestników uczty. Aby zwiększyć nasze szanse, użyjemy oczywiście zdolności naszego dzisiejszego gościa. Koza wyraźnie reaguje na dźwięk wabika, ale wciąż jest zbyt niespokojna. Próbuje nas okrążyć tak, aby poczuć od nas wiatr. Bardzo sprytne. Do tego znów jesteśmy pozbawieni kamuflażu. Koza zatrzymuje się w niedużej odległości w mieszance pszenicy i owca i nasłuchuje. A ponieważ ma nas pod wiatr, tylko patrzeć jak poczuje człowieka i... No właśnie. Po chwili zgodnie z oczekiwaniami w okolicy pojawia się kolejny gość. Tym razem to poszukiwany przez nas kozioł. Na razie, tak jak my, skrywa się w cieniu. Jest też jeszcze trochę za daleko. Sławek próbuje przyjrzeć mu się przez lunetę, ale kozioł w tym momencie, jak zaprogramowany, strzela w górę i żwawymi skokami, tak jak jego koleżanka, próbuje złapać od nas wiatr. Kozioł przyleciał za kozą. Ty zawabiłeś na koźlęcie. Na koźle. No i kurczę, znowu mieliśmy kozła, pięknego, szóstaka. No niestety młody kozioł, kurczę, znowu nie do strzelenia. No to ja tak określam go na czwarte poroże. Góra czwarte poroże. A raczej 4 lata bym ale mu dał. Ale posłuchaj, ale co ciekawe, my czyli... zajęliśmy się obserwacją tej kozy, a ona znowu podszedł z boku. No, tak to więc, bywa. Trzeba naprawdę być bardzo uważnym, czujnym i uważnym w łowisku. Mi się już adrenalinka podniosła. Już tak naprawdę jak go zobaczyłem, jak się zaczął wychylać z tej trawy, mówię, ty Sławek, jest. I... Z początku mi się wydawało, że on jest nieregularny. No, bo on tak jakoś tak się ustawił w takim świetle, że nie widziałem jednej odnogi, ale potem jak już stanął całkiem nam na blat, także odpuściłem strzał, bo stwierdziłem, że niestety... No i on był bliziutko, bo ja go zmierzyłem, on był 70 metrów od nas. Lornetka z dalmierzem nie kłamie, to było bliziutko, więc... To był strzał tak naprawdę... Patrz, to jest ten sam? Czy to jest inny? Kolega. Nie. Ten sam. Ten sam?
jak widzicie. Samo zachowanie jego wskazuje na to, że on jest młody. Stary kozioł, ten, którego mieliśmy wcześniej, od razu, jak nas tylko zauważył, poszedł do lasu, więcej nie wyszedł. A ten po prostu nas tutaj, tak go zainteresowaliśmy tym wabieniem, że sobie krąży tutaj dookoła. Teraz obserwuje nas, co to się stało, gdzie ta jego koza. Teraz zresztą widać jego tam, a kozę widać tam na... Czy czekajcie, czy odwrotnie? Nie, dobrze, on idzie. Ale tam na polu, na tym ściernisku wysokim też jest coś. To jest koza, czy... O, widzisz? No i widać, kozły są, ale mimo wszystko, jak na razie, to więcej jest gzów, które mnie tu po prostu dobijają, niż tych koziołków. Gzy, rodzina muchówek, obejmująca około 200 gatunków, charakteryzująca się stosunkowo dużą wielkością. Larwy gzów są pasożytami ssaków, bytują pod skórą, w gardle, nozdrzach lub jelitach żywiciela. No, panowie, rozbieranie to chyba nie najlepszy pomysł w tej sytuacji, ale skończymy z tymi wstrętnymi owadami, bo to znów ktoś zdaje się być zainteresowany odgłosami wabika. Można właściwie powiedzieć, że robi się gęsto. To lepsze, to miejsce jest lepsze niż poprzednie, nie? Tak. Tutaj już mamy parę kózek. Kolejna reaguje na wabik. Tak. Ale nic za nią nie idzie, żaden koziołek. Tutaj może nadmieńmy o uprawach, które tu się znajdują, bo nie wszędzie się spotyka taki duży areał zasiany groszkiem cukrowym, więc jest to przysmak sarny tak naprawdę, bo to jest słodkie i wcale się nie dziwię, że tych saren jest tutaj w tym rejonie tyle. Jednak powiedzmy ciągnie je do żeru odpowiedniego i widać to tutaj. One nawet stąd daleko nie uciekają. Widząc nas, odchodzą tam powiedzmy na 200 metrów, po czym wracają tutaj. Teren piękny. Ja myślę, że ten kozioł, którego widzieliśmy, to jest młodszy kolega tego, który nam wcześniej uciekł. Ten wcześniej starszy kozioł uciekł od razu do lasu, więcej nie wyszedł. Ten natomiast tu się jeszcze nam kilka razy pokazał. Ale myślę, że chodźmy dalej. Zobaczymy jeszcze za następną górką. Może tu jakaś miła niespodzianka nas będzie jeszcze czekała. No oczywiście, że będzie niespodzianka. Następnego dnia. Jak was w krzyżu zaboli. Kolega Sławek czuje się jak u siebie w domu, bo to przecież prawdziwy góral. Ale nasze nizinne organizmy z zachodniego Pomorza mają powoli dość ciągłych wspinaczek w coraz większym słońcu. A przecież wszystko zaczęło się o 4 rano, więc w nogach ekipy jest już pewnie sporo kilometrów. Po zdobyciu ostatniego wzniesienia naszym oczom ukazał się po raz kolejny piękny krajobraz okolicy. Realizowanie odcinków w tak pięknych okolicach, tak innych od naszych rodzimych krajobrazów, to wspaniałe przeżycie. Nawet jeśli wszyscy ledwo trzymają się na nogach. To co, Sławku? Robimy odwrót? Tak. Zarządzamy odwrót. Wracamy. Łowy kończą się bez namacalnych korzyści, choć emocji i zwierza nie brakowało. Wracamy do naszej kwatery, żeby nabrać sił na wieczorne polowanie. Znajdziemy też chwilkę, aby porozmawiać z naszym gościem o wabikach. Takie troszeczkę wyższe brzmienie, ale aczkolwiek też dobrze słyszalne. Ale o tym więcej już za tydzień. Pan reżyser chciał, żebyśmy tu z życiem przyszli, ale niestety jesteśmy tak zmęczeni. Kolega, który towarzyszył nam w łowach, podprowadzał nas w miejsca łowiska, no, przyprowadził nas tym razem na nasze miejsce kwaterunku. No i cóż, z wami widzimy się już za tydzień. Idziemy odpocząć. Do zobaczenia. Dasz bur. Bur.